Michał Cichy, MMA.pl. Znajdujemy się na ważeniu przed Babylon MMA 12, a ze mną jest Filip Stawowy. Filip, no rekord już 5-1, bardzo mocny rekord jak na wagę ciężką. Nie masz problemu z propozycjami chyba na polskich galach? Nie, teraz nie mam problemu. A witam wszystkich oczywiście jeszcze. Nie mam problemu z propozycjami. W zeszłym roku stoczyłem 3 pojedynki. Była opcja więcej, ale tak. Jednak te 3 były odpowiednio. W tym roku myślę spokojnie 4 pojedynki chcę zrobić i w to będę celował. Twój rywal Dziczek, jak w ogóle oceniasz go? Miałeś okazję oglądać jego walki, czy zostawiasz to swojemu trenerowi i on plan przygotowuje? Jedną jakąś oglądałem tam bodajże w K1, ale w większości to trenerzy analizują co trzeba zrobić, co trzeba trenować i uważam, że działało to do teraz i będzie działało nadal. Twój debiut zawodowy był dość głośny, zwłaszcza, że rywal był dość wielki i był strongmanem. Ty wtedy wygrałeś, waga była wtedy dość wysoka, teraz już walczysz w limicie kategorii ciężkiej. Był jakiś problem zgubić te kilogramy? Nie, tylko samo zaparcie, motywacja i wszystko leciało w dół, po prostu trzeba chcieć i wtedy można zrobić bardzo wiele. W limicie wagowym byłeś, tak można powiedzieć, na styk, bo 119 kg. Ty zbijasz do kategorii ciężkiej? Będziesz jutro cięższy w samej walce? Nie zbijam. W zeszłym, 2 tygodnie temu ważyłem około 122 bodajże, ale to zeszło po prostu samymi treningami i nie zbijam wagi, także jest dobrze, bardzo dobrze się czuję. A jeśli się nie mylę, byłeś uczestnikiem turnieju wagi ciężkiej RWC. Jak to na ten moment wygląda? Ten turniej będzie jeszcze dokończony? Ty jeszcze jesteś jakoś zobowiązany, czy nie wiesz nic na ten temat? Nie do końca wiem. Coś wiem, ale tak właśnie nie jest to pewne. Właśnie też na tym turnieju miałem bicie z Konradem w tym półfinale. Była ostatnia propozycja bodajże właśnie w tej Nombrowie Górniczej, chyba dalszy etap tego turnieju, ale jak to dalej się potoczy wszystko, to nie mam pojęcia. Teraz była propozycja z Babilonu, także biję się i chcę się bić, więc biorę to co mi proponują. Na razie to jest taka jednorazowy kontrakt na jedną walkę, czy łączycie już coś z Babilonem dłużej? Taki jednorazowy kontrakt, ale myślę, że jak wszystko wyjdzie ok, to nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby na dłuższą metę się złączyć z tą organizacją. Dobra, Filip, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i powodzenia jutro. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za wywiad.